jesteśmy przykładem firmy, która w dużej mierze na bazie kreatywności, jakiegoś takiego nietypowego podejścia poprzez zaskakiwanie klientów zbudowała swoją pozycję na rynku, który był w dużej mierze już zagospodarowany. Nie kreowaliśmy rynku, tylko weszliśmy na już istniejący i udało się właśnie poprzez wyróżnienie się na tle innych firm tego typu i wyróżnienie zarówno w kontekście jakby marketingu, ale też w kontekście obsługi klienta i wielu innych rzeczy, bo tak naprawdę kreatywność to nie tylko sposób innowacyjnej promocji, ale też kreatywność możemy wdrażać na dowolnym etapie w naszym biznesie. Wyróżnienie się, zaskakiwanie to jest myślę coś, co jest jedyna recepta na kreatywność, albo główna recepta na kreatywność w moim wydaniu. Oczywiście zwracam uwagę jako założyciel firmy i jako prezes na wskaźniki finansowe i to, jak wyglądają przychody, no bo wiadomo, że pod koniec dnia to ma kolosalne znaczenie, natomiast ja osobiście mam satysfakcję w momentach, w których nagle pojawiają się kraje, które często jakby uznawałem za bardzo niszowe, a które zaczynają kupować konta. Nie wiem, w zeszłym tygodniu mieliśmy klienta z Jordanii, z tej wspomnianej Kostaryki. Tak jak mówię, kilka dni temu mój sprzedawca zapytał, czy jesteśmy w stanie wystawiać faktury dla spółek z Iranu. Więc i to są takie momenty, które jakby brzmią bardzo surrealistycznie, kiedy jeszcze 3 lata temu martwiliśmy się o to, czy w ogóle ktoś kupi taki produkt. Nie? Więc to są najprzyjemniejsze momenty. Przyjemne też momenty są w momencie, w którym konta w naszym skromnym narzędziu kupują firmy, z których ja sam korzystam, których jestem sam klientem. To jest wtedy daje mi największą satysfakcję.